so awesome. Body bag beats, no coffins. Borderline sick, I'm coughing. Sorta like mixing pills with spin. I'm water, I fall and I'm walking a tightrope between my folks and blacks like Michael. Like what you gonna call what I write though? Old school bad boy on like. Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World, przegląd Audi R8 LMS Ultra. Już kiedyś robiłem przegląd tego samochodu, ale dzisiaj go trochę dopełnię, bo wcześniej miałem tylko rentala, teraz już mam pełną wersję, można powiedzieć. Ze mną jest dzisiaj Olsza.pl w swojej Agerze. Pojedziemy sobie kilka wyścigów i przetestujemy oba samochody, właściwie oba. Porównamy też troszeczkę, bo Audi LMS Ultra ma naprawdę fajne przyspieszenie. Mam go obecnie na częściach Gromlena, czyli wyścigowych, tuningowanych i spisuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, co mam nadzieję zademonstruję Wam już dzisiaj. Kosztuje obecnie chyba bardzo mało w sumie, jak na tak dobry samochód. Mamy tutaj co prawda słabe nitro, ale osiągi są naprawdę fajne. Więc zacznijmy sobie od wyścigu. Może tak, przejedźmy się na chwilkę po jeździe dowolnej i powiem Wam co nieco o tym samochodzie. Więc prowadzenie. Prowadzenie jest tutaj troszeczkę mankamentem, chociaż samochód jest sztywny, jest stabilny, naprawdę. Jeśli chodzi o porównanie do R852, to LMS Ultra skręca naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest sztywny, jest przyczepny i poradzimy sobie jak najbardziej z większością zakrętów. Przyspieszenie jest tutaj bardzo dobre. Zobaczcie, powyżej 300 km na godzinę przyspiesza dosyć ładnie, chociaż są to części Gromlena, prawda? Trzeba o tym pamiętać. Natomiast do 300 km na godzinę przyspiesza bardzo, bardzo dobrze. I naprawdę jest to odczuwalne. Poza tym plusem tego samochodu jest także fajny dźwięk, jaki z siebie wydaje. Może tak będzie lepiej słychać. Więc jest to naprawdę fajny wóz. I jak najbardziej. Ale zanim Wam go polecę, przejedźmy się kilka wyścigów i zobaczycie, że potrafi pokazać pazur, nawet bez takiego dobrego nitra. Zapraszam na wyścig. I mamy tutaj Heritage and Campus. Dosyć kręta w zasadzie trasa, więc powinienem mieć problemy z moim Audi LMS Ultra. Z tego względu, że jak mówię, mam tutaj dosyć słabe prowadzenie. A i właśnie tutaj jest problem z tym prowadzeniem. Widzieliście, że ledwo, ledwo co wyrobiłem, nawet znacznie ograniczając prędkość. Więc z tym jest naprawdę problem, ale nieduży. Nie jest tak, że nie można sobie z tym poradzić, absolutnie. Samochód można jak najbardziej jeszcze tutaj poprawić jakimś tuningiem. Zdecydowanie polecałbym jakieś części czerwone na prowadzenie, żeby polepszyć skręt. No niestety raczej nie popsujemy tutaj raczej przyczepności i stabilności tego samochodu częściami właśnie czerwonymi na prowadzenie, a tylko możemy ten kąt skrętu ulepszyć jak najbardziej. Audi LMS Ultra nie driftuje, jest przyczepne, tylko brakuje troszeczkę tego kątu skrętu jak najbardziej. Tutaj musiałem znacznie zwolnić, żeby wziąć ten zakręt, a już po wyjściu z kolei drugi źle troszeczkę go wziąłem. To jest oczywiście też kwestia wprawy. To nie jest tak, że ja teraz jeżdżę tak źle, bo dopiero co kupiłem ten samochód. Przejechałem nim, ja wiem, nie wiem, może z 20 wyścigów dopiero, więc żeby się go nauczyć, to naprawdę trzeba pojeździć troszeczkę więcej. Agera mi tutaj wzięła pod koniec. Agera ma i tak troszeczkę lepsze przyspieszenie niż ta moja Audica, ale to zaraz sobie też sprawdzimy na jakiejś dłuższej trasie, także spokojnie, wszystko Wam pokażę. I Campus Interchange. I startujemy. Agera tym razem bez perfect startu, przez co trochę sobie tutaj wyleciałem do przodu. Części Gromlena powodują, że ten samochód osiąga chyba 360 km na godzinę, z tego co pamiętam. Także jest to dosyć sporo w sumie. Za chwilkę się do takiej prędkości, mam nadzieję, tutaj rozpędzimy spokojnie. I uwaga, wchodzimy w ten nieszczęsny zakręt. Trochę gazu tutaj spuściłem, dosyć sporo.
tak na 1/4. I dogania mnie Agera. Proszę spojrzeć. Zaraz mnie wyprzedzi. O, i już na prostej jestem wydymany. 360 km na godzinę, ale zobaczcie, troszeczkę Agerę bardziej zarzuciło. Audi dużo lepiej trzyma się drogi, natomiast Agera ma lepszy ten kąt skrętu, przez co czasem jest nadsterowna. Ale wyjściowo, o, teraz właśnie ją wyrzuciło na prawą bandę, na lewą bandę. Przy odpowiednim operowaniu gazu nawet możemy ładnie te trudne zakręty, dosyć trudne zakręty pokonać. Tutaj natomiast zaraz będzie ten nieszczęsne rondo i na nim też trzeba uważać, trzeba w sumie dosyć dużo prędkości wytracić w tym Audi, żeby zakręt podjąć jakoś sensownie. Za chwilkę się tutaj znajdziemy i... Oj, przystanek zahaczyłem sterkiem dosłownie i nie udało się ładnie tego wziąć. Niestety brakuje troszeczkę tego skrętu, przez co chyba dlatego samochód jest tak stosunkowo tani jak na te najlepsze wozy. No i też brak nitra, prawda? Brak dobrego nitra. Tutaj mi wywaliło troszeczkę. Czyli tak nie zmienię faktu, ja mówię. To można oczywiście opanować, to można skorygować częściami. Nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby sobie z tym poradzić. Przyczepność jest również bardzo ważna, bo na takich gładkich zakrętach, jak nawet tutaj jedziemy, Agera traci troszeczkę więcej prędkości niż właśnie Audi. I to jest też zaleta właśnie Audi. Zobaczcie tutaj. Pracę mało prędkości, gdybym jechał Agerą, traciłbym dużo więcej. Tu muszę dużo stracić, bo brakuje mi tego skrętu. Ale przyczepność jest dobra i ten ta wyjściowa prędkość jest niezła. No i prędkość maksymalna tego samochodu na tych częściach jest naprawdę wysoka. Podejrzewam, że gdyby wymaksować ten samochód żeby wymaksować ten samochód częściami Ultra, to wiecie co? On by leciał spokojnie 380, nie no, 380 może przesadziłem, ale ponad 370 by poleciał. Tak coś myślę, tak coś czuję w gaciach. Chociaż może nawet 380, jak już 360 jedzie, a mam części z drugiej klasy, a jeszcze jest trzecia, jeszcze jest czwarta, części ultra profesjonalne. Także ten samochód jeszcze można sporo ulepszyć. No też w zależności od tego, jak się będzie tuningował. Ja niestety nie mam teraz dobrych części, takich bardzo dobrych, żeby wam to zademonstrować, jak się tuninguje. No ale mam nadzieję, że jak tutaj przedstawię Audi LMS Ultra w ten sposób, jak przedstawiam, to będziecie wiedzieć, na czym stoicie podczas kupowania właśnie tego wozu. O, a tym razem udało mi się bardzo ładnie pokonać ten nieszczęsne rondo. Tak jak mówię, jest to kwestia wprawy. Każdy samochód prowadzi się troszeczkę inaczej i trzeba się troszeczkę przyzwyczaić. Każdy może danym tam wozem jeździć lepiej, pod warunkiem, że po prostu ćwiczy na nim. Nie jest też kwestia części często, ale też kwestia kierowcy. Kwestia tego, jak się nauczymy danym samochodem jeździć. To jest bardzo, bardzo ważne. Dojechałem. Prędkość maksymalna 359 km na godzinę, prawie 360, części Gromlena, tuningowane. Mamy tutaj jakieś skille na nitro, ale nitra w ogóle nie używałem. Tutaj kolega jechał 359 km na godzinę z częściami, zobaczcie sobie, profesjonalne, a tutaj jakieś uliczne, profesjonalne. Także prawdopodobnie Audi R8 LMS Ultra ma nawet wyższą prędkość maksymalną niż Agera. Ale Agera ma za to lepsze przyspieszenie. Tak mi się coś wydaje. Także nie patrzcie na te statystyki. One są troszeczkę przekłamane. Audi LMS Ultra spokojnie może mieć statystykę na przyspieszenie powyżej 900 punktów. Także świadczyć to może o naprawdę bardzo dobrym parametrze przyspieszenia. No ale Agera jest jednak pod tym względem, moim zdaniem przynajmniej, lepsza. Chodźmy teraz do garażu z częściami do tuningu wizualnego
i sprawdźmy, co my tutaj mamy za bodykity. Czy spoilery do wymiany, podejrzewam, że do tej wersji wyścigowej Audi R8 chyba raczej nie ma nic. Tak jest, nie mamy tutaj ani bodykitów, ani spoilerów, ani masek do wymiany, także ten samochód i tak jest już przecież nieźle przerobiony, poszerzony, w sensie Audi R8 bazowe jest tutaj poszerzone i w sumie mi się to strasznie, strasznie podoba, bo ogólnie moim zdaniem Audi R8 brzydko z tyłu wygląda ten nadwozie coupé tutaj z tyłu, jakoś mi to nie pasuje, a ten spoiler naprawdę bardzo fajnie to uzupełnia. W dodatku z przodu jest nieco obniżone, fajnie to wszystko, naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda. Jak nie lubię wersji wyścigowych na tory, tak Audi R8 LMS Ultra jest jak najbardziej samochodem dla mnie. No i dobrze, podsumowując, aha, jeszcze pokażę wam obecną cenę tego samochodu. Podejrzewam, że jest to gdzieś 6000 boostów, 6000. Proszę was bardzo, Audi LMS Ultra, jesteś tu. 6800 boostów za taką cenę Audi jak najbardziej opłaca się kupić. Tym bardziej, że jakiś czas temu nawet ten samochód był na wyprzedaży, także już jest, może się zdarzyć kiedyś na wyprzedaży, więc jeśli ktoś ma tam jakieś, nie wiem, 4000 boostów i kiedyś tam będzie ten samochód, to jak najbardziej może kupić. Jest to opłacany zakup wtedy jak w 100%. Teraz można się jednak troszeczkę zastanowić, bo nie mamy tutaj przecież dobrego nitra, tak? Nie mam mocnego nitra. Mocne nitro w klasie S jest jednak bardzo, bardzo ważne. Natomiast mi się ten wóz podoba i jak najbardziej nie żałuję zakupu. Jest to dobry samochód. No i cóż. Tak mogę zakończyć ten przegląd w sumie. Jeśli komuś podoba się Audi LMS Ultra, pogodzi się z tym, że samochód troszeczkę ciężko się prowadzi, ale jednak bardzo przyczepny jest i można ten skręt opanować. I jeśli zaakceptuje również to, że wóz ma słabe nitro, to jak najbardziej polecam. Jest to mocny rywal, raczej średni rywal do klasy S. Raczej samochód dla naprawdę dobrego kierowcy. Dla kierowcy, który okiełzna ten skręt i poradzi sobie na wyścigu bez nitra, bo osiągi tego samochodu są niezłe, naprawdę. No to cóż, dziękuję wam za wyświetlenie. Jeśli podobał wam się ten film, nie krępujcie się, dajcie łapkę do góry. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia, piszcie w komentarzach. Postaram się poprawić to, co wam się nie podobało. A tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej przeglądów, po więcej filmów z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!